Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale MC Crowd. W dzisiejszym szybkim poradniku pokażę Wam, jak pobrać i wgrać mapkę do Minecrafta. Zapraszam do oglądania. Najpierw, skąd trzeba pobrać mapę? Ja pobieram najczęściej ze stron takich jak minecraftmapy.pl czy Planet Minecraft. Jestem teraz na Planet Minecraft i aby pobrać mapę, trzeba kliknąć Maps i tutaj masz różne ciekawe mapki. Możesz też wpisać jakie chcesz, na przykład ja tu wpiszę Poland, czyli Polska, i na przykład tutaj jest jakaś polska mapa. Tutaj jakieś pałace, różne mapy. Są tutaj też różne inne mapy, tak jak Escape, no to trzeba już poszukać. Na tej stronie jest naprawdę wiele różnych, przeróżnych mapek o Polsce, tu też w całym świecie. Bardzo są tutaj, jak już mówiłem, ciekawe. Można sobie wybrać kategorię na jawę, żeby był, i kiedy był dodany, możesz wybrać. Ja teraz przejdę na stronę minecraftmapy.pl, na polską stronę. Ja jestem tu z powrotem już na stronie minecraftmapy i tutaj też można znaleźć bardzo ciekawe mapy, najczęściej pobierane. O, tutaj tworzył RocksMB mapki i dodawał właśnie na tą stronkę. I tutaj można zobaczyć kategorie, jakie nas interesują. To na przykład mnie, powiedzmy, że interesuje Escape. No i tutaj można dodać wersję gry, ucieczka z więzienia, rywalizacja, to są te najpopularniejsze na tej stronce. No to ja na przykład sobie wezmę pierwsze lepsze, ucieczka z więzienia. I aby pobrać, trzeba nacisnąć, oczywiście pobierz, trzeba odczekać 5 sekund i kliknąć tutaj. I w tym przypadku przeniosło mnie na stronę Mega i wystarczy tutaj kliknąć pobierz. No i teraz się to właśnie mi pobiera. Gdy się już to pobrało, potrzebujemy nacisnąć kombinację klawiszy Windows plus R. Wyskoczy wtedy nam takie okienko. I tutaj będziecie mieli to puste. Trzeba tutaj wpisać appdata. Appdata. Ten wyraz możecie sobie wpisać i trzeba kliknąć OK. Następnie roaming, Minecraft. I tutaj szukamy takiego czegoś jak saves. I tutaj mamy wszystkie mapy. I teraz mapeczkę Escape, ten pixel, co ja pobrałem, trzeba otworzyć w WinRAR-ze. I to przenosimy do Saves. To się nam rozpakowywuje. Tą mapeczkę już ja pobieram, więc mi się to zamieni, a to nie robi różnicy. I jak to się już mi przeniesie, trzeba sprawdzić, czy wszystkie pliki się znajdują w tym pliku. U mnie się znajdują, więc teraz wchodzę do Minecrafta. Single player i tutaj wyszukam mapeczka Escape. O, no już jest mapeczka Escape. Co prawda w innej wersji wchodzę, na którą została inną niż na którą została stworzona ta mapka, a też powinno działać. No i jestem tutaj, jest ta mapeczka Escape. Info o mapie możemy zobaczyć. Nie wiem, czy kiedyś z niej przypadkiem nie nagrywam odcinka. Chyba nagrywam z tej mapki odcinek nawet. Kiedyś. To miał być odcinek krótki, dlatego ja już kończę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Już za tydzień, w sobotę o godzinie 17. Cześć!